witam również Stanisława Rzeplińskiego. Organizatorami wydarzenia były obydwa kaliskie cechy, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Izba Rzemieślnicza Kalisz, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza oraz Zespół Szkół Samochodowych w Kaliszu. Noc zawodowców to jest wyjątkowe wydarzenie, bo w nietypowy sposób zachęcamy młodzież klas 7, 8, w ogóle szkół podstawowych do tego, żeby przybliżyć im tematykę i specyfikę rzemiosła, pracy młodocianych pracowników, przybliżyć ofertę szkół zawodowych. Do udziału zgłosiło się blisko 180 uczniów z samego Kalisza. Podobne imprezy odbyły się równocześnie w 13 miastach południowej Wielkopolski, w tym w Jarocinie i Pleszewie. Zapytaliśmy uczestników, dlaczego biorą udział w tego typu imprezie, czy znają jakieś zawody rzemieślnicze i jakie zawody chcieliby poznać na trasie gry miejskiej. Na przykład wymienianie opony, to ja jestem w tym kompletnie inny. Ja nie umiem wymieniać opon, ale za to cukiernik jak najbardziej, ja lubię. Świetny pomysł po prostu, fajna idea. Duża aktywność i no, zainteresowanie, rozwijanie zainteresowania uczniów, mam nadzieję. Jest pan rodzicem czy nauczycielem? Nauczycielem. Nauczycielem, okej. Okay. Tak. Więc jakie cechy chciał pan rozwinąć przez właśnie taką grę w swoich uczniach? Kreatywność przede wszystkim, pokazanie, że można zrobić coś innego po szkole, nie tylko siedzieć na komputerze, żeby się dowiedziały dzieci, jakie mamy zawody, co można robić praktycznie w życiu. W zależności od naszych zainteresowań to każdy spodziewa się czegoś innego, ale ja na przykład wolę takie różne związane, na przykład właśnie jak pan wcześniej powiedział, z cukiernictwem lub jakieś piekarstwo, tak, w piekarni jakieś różne zawody. A na przykład mechanik samochodowy? I gdybyście trafili do warsztatu samochodowego? No nie wiem, ja jestem trochę zainteresowana tym, więc osobiście mogłabym na to trafić. A wy dziewczyny? Myślę, że fryzjerstwo, bo lubię czesać i no, trochę umiem to robić. Wyruszyliśmy za drużynami i zobaczyliśmy, jak poradziły sobie z przygotowanymi zadaniami. Zapytaliśmy też właścicieli zakładów, dlaczego wzięli udział w nocy zawodowców oraz jakie jest zainteresowanie młodych ludzi ich zawodami. Były czasy, i to nie tak dawno, że praktycznie fryzjerami tylko byli szefowie mężczyźni. Także i tutaj też teraz mamy coraz więcej chętnych chłopców, adeptów do tego zawodu, także tak jak i kucharze, tak jak i fryzjerzy, mężczyźni są w tym bardzo dobrze. A jakie w ogóle jeszcze pani zaplanowała zadania do tych grup dzisiaj? Teraz będą też nawijanie wałeczków i będzie warkocz z gumkami. Taka dekoracyjna kitka z gumkami kolorowymi. Spojrzymy sobie może na kolegę, który tutaj pracuje. Co może pani powiedzieć o technice? No jeżeli jak to pierwszy raz, to uważam, że bardzo dobrze sobie poradzi. Czyli co, nadaje się na fryzjera? Nadaje się. Świetnie. Moim zdaniem jest to bardzo fajna promocja, tak? Można pokazać też, że liceum nie jest jedynym wyborem i tak naprawdę jest gorszym wyborem, po którym nie ma nic gwarantowanego. Co nie gwarantuje ci żadnego zawodu, tak? Zawodówki czy technikum gwarantują ci chociaż to, że jeżeli ci nie wyjdzie dalszej nauce, tak, to masz chociaż jakikolwiek zawód. Obecnie z tego, co ja zauważyłem po sobie i po mojej klasie, jest to coraz gorzej. Jest coraz mniej osób chętnych. Uczestnicy odwiedzili też mechaników samochodowych czy producenta blatów i schodów drewnianych. Drużyny w terenie i w zespole szkół samochodowych zbierały punkty i walczyły o cenne nagrody. Obok drobnych upominków do wygrania były smartwatche, głośniki Bluetooth czy boomboxy.